www.poranek.net.pl. Relacja. Witam Państwa serdecznie. Jak widać, dzisiaj przesiedliśmy się do helikoptera. Dotarliśmy też tutaj i nie przez przypadek nieopodal elektrowni Adamów, bo jednym z tematów dzisiejszej konferencji będą problemy energetyki. W Polsce oddaję głos naszemu kandydatowi na prezydenta, panu Januszowi Korwin-Mikkemu. Dwie sprawy. Jedna, o której mówiłem w Kaliszu, to jest kwestia ogólna, mianowicie dochodzą wiadomości potwierdzające najgorsze przypuszczenia. Rosja, Chiny się zbroją na potęgę. Wszyscy widzą, że nadciąga wojna światowa. Wszyscy widzą, że Amerykanie robią co mogą, żeby do tego doprowadzić. W tej chwili, znaczy nie Amerykanie, część Amerykanów, powiedzmy, niektóre kręgi w USA robią co mogą, żeby do tego doprowadzić. I jeżeli by ci ludzie wygrali wybory w przyszłym roku, no to Ukraina będzie świetnym pretekstem do wojny atomowej i dlatego uważam, że Polska powinna jasno określić, że zgłasza dezinteresowaną w sprawie Ukrainy, ogłasza neutralną w sprawie Ukrainy. W tym momencie ani Białoruś, ani Węgry, ani Słowacja, ani Rumunia nie dopuszczą Amerykanów do Ukrainy. Polska jest jedyna, która, jak się ładnie to określił pan Radosław Sikorski, robi łaskę Amerykanom i nasi przywódcy na usługę Waszyngtonu. No i niestety to się może skończyć już nie tam, że jesteśmy pieskami, tylko może skończyć wojną światową. I dlatego oświadczam, że kto tam będzie głosował na pana Dudę, tam Komorowskiego, to jest to głos za trzecią wojnę światową. I to jest tyle tytuł ogólnej informacji. Teraz co do Adamowa, chodzi o całą energetykę. Ja jestem posłem w Unii Europejskiej, jestem w Komisji do Spraw Energetyki. Muszę zapewnić, że tam siedzą ludzie, a te czerwoni, co to uważają, że żeby zniszczyć kapitalizm, trzeba nakładać podatki, jeszcze raz podatki, to robią. A najłatwiej obłożyć podatkami energetykę, bo to wszystko się niszczy w tym momencie. Natomiast oprócz tego są zieloni, którzy niszczą wszystko, czego nie dostarcza Gazprom. Jak tego się dostarcza Gazprom, to zieloni to oprotestowują. No i między innymi węgiel brunatny i tym podobne rzeczy. I to, że tam są takie zarzuty, że rząd polski zaniedbał i tak dalej, jakby zadbał, to za rok by tak ten elektrownię zniszczono. Mamy tylko jeden wybór, albo zmienić Unię Europejską, co się nie uda, albo olać Unię Europejską i robić co się chce samemu, najpierw nas z tej Unii wyrzucą, nie będzie czego żałować. Inaczej się nie pozbieramy. Polski węgiel, wszystko jedno, brunatny, kamienny, wszystkie polskie źródła energii będą niszczone po kolei przez ludzi, którzy celowo to robią. Niemieckie już niszczyli. Niemieckie górnictwo wykończyli i teraz biorą się za ten. I niestety na czele tego stoi, tej komisji, która to robi, stoi pan profesor Jerzy Buzek. To tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Mają Państwo jakieś pytania? Znaczy, ja chciałam zapytać o sondaże i o to, że tutaj Państwo przyspieszają. To niech Pani sobie odpowiada na to pytanie. Przypominam, że Pan Tymiński na miesiąc przed wyborami miał 2%. A najlepsze sondaże, których nie da się kupić, to są tłumy, prawdziwe tłumy na spotkaniach z panem prezesem. To jest pięciokrotnie więcej wyborców na spotkaniach niż na spotkaniach z panem Duną czy z panem Komorowskim. To są często spotkania, jak w Białymstoku, po 2000 ludzi, spotkania po 1500 ludzi, jak we Wrocławiu, proszę, a niedługo... Proszę przyjechać do Kalisza, zobaczyć co tutaj jest. A niedługo i 5, i 10 tysięcy ludzi na przykład na Wiecu w Krakowie. Jesteśmy przekonani, że będzie taka frekwencja. Zapraszamy i teraz też zapraszamy na spotkanie tutaj za parę minut w Miejskim Domu Kultury. To o czwartej, to takich tłumów nie będzie o czwartej godzinie, tak, ale w Kaliszu będzie na pewno tłum. Czyli na jakie wyniki pan liczy? Na wejście do drugiej tury na pewno, a jeżeli wejdę z panem Dudą, bo pan Komorowski robi co może, żeby przegrać te wybory, tam ostatnio potępił mordy na Ukraińcach, które podobno robiliśmy, no to wtedy wygram. Natomiast jak wejdę z Komorowskim, to pewno przegram, ale chcę wejść do drugiej tury. To dla mnie jest trudne. Panu Tymińskiemu się udało, mimo że był człowiekiem znikąd. Ja nie jestem człowiekiem znikąd. Ludzie wszyscy wiedzą, co ja robię, to jest ten tłum na spotkaniach. Bardzo proszę przywitać kandydata prezydenta. Państwa, byłem niedawno, więc nie będę teraz powtarzał spraw ideologicznych ogólnych. Powiem o wyborach prezydenckich, bo to jest istotne, o bieżącej polityce, o tym, co się w tej chwili dzieje. Otóż zacznę od kwestii wyborów prezydenckich.
jeszcze kilka miesięcy temu mogliście Państwo usłyszeć od czołowych polityków, że prezydent to jest taka przyczepka do żyrandola, bo coś takiego nie pamiętam. Dzisiaj ci sami ludzie się biją, żeby tę posadę przyczepki do żyrandola zdobyć. O co tak naprawdę chodzi? Czy pozycja prezydenta jest ważna i dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta i jakoś Wam tego nigdy nie mówią. Otóż powodem, dla którego ludzie tak się biją o posadę prezydenta, jest to, że prezydent jest jedynym człowiekiem, który ma jakiś wpływ na służby specjalne. Musicie Państwo wiedzieć, że tak zwana III Rzeczpospolita została... Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.